Pierwsze potwierdzone testem zakażenie koronawirusem odnotowano w Suwałkach. Osoba, która zachorowała, to młoda kobieta, która wróciła do kraju z zagranicy. Jak poinformował nas suwalski inspektor sanitarny, chora objęta była kwarantanną. Obecnie, z uwagi na łagodny przebieg choroby, znajduje się w izolacji domowej i jest pod opieką lekarza. Według stanu na piątkowy poranek w mieście i w powiecie suwalskim odnotowane były łącznie 2 zakażenia potwierdzone testami. Obydwa przypadki leczone są w izolacji domowej. W nadzorze znajdowało się 9 osób, a 340 odbywało kwarantannę. Na terenie powiatu suwalskiego oraz miasta zostało do tej pory pobranych 149 próbek do testów. W województwie podlaskim na 9 rano odnotowanych były ogółem 173 przypadki zachorowania. Najtrudniejsza sytuacja była w powiatach białostockim, bielskim i łomżyńskim. Sytuacja epidemiczna w kraju jest również niezwykle dynamiczna.